Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepło miłośników męskich wód. Po prostu te wszystkie osoby, które z jakiegoś powodu w tej chwili przyglądają się rynkowi perfum męskich. Mam dla Was taki przewodnik po niedrogich. Co ciekawe, w tej chwili są promocje perfumach męskich z takim głównym naciskiem na Rossmana. To zaraz Wam pokażę, zaglądając na telefon. Jednym okiem, bo tam sobie ponagrywałam takie formaciki na krótki film. Na koniec Was zaszokuję moimi eksperymentami perfumiarskimi. Także no, po prostu zrobiłam coś szalonego. Może po prostu była to bardziej zabawa niż rzemiosło perfumiarskie, ale chcę Was zachęcić do przyjrzenia się po prostu perfumom, o których dzisiaj będzie mowa, o perfumach głównie aromatycznych, zbudowanych wokół takiego powtarzającego się motywu. Jabłko, kardamon albo coś świeżego i właśnie takiego może przyprawowo-ziołowego, ale wytrawnego. Bo generalnie zauważyłam, że miałam taką nawet przygodę perfumową ostatnio, że jeden pan pachniał w popularnym miejscu, młody człowiek, perfumami, które już są od 20 lat na rynku, perfumami właśnie z tym akordem waniliowo-lawendowym. To jest akord szczególny. No, po prostu nie nadaje się na te upały, także jeżeli perfumy aromatyczne są dla Was nudne, no to może czy w formie zabawowej, czy tego mojego przeglądu po niedrogich perfumach Was zachęcę do tego, żeby się nad tymi perfumami pochylić, a ten motyw waniliowo-lawendowy, no jest ważny, jest ciekawy, no ten akord powraca. No jest to wiadomość troszeczkę traumatyzująca, ale nie ma się co dziwić, po 20 latach miał prawo wrócić, tak ten świat perfumowy się kręci. Także wracają takie nuty, one się wydają nutami nieprzeszkadzającymi, a jednak przeszkadzają. A jaka na to metoda, jeśli macie swoje perfumy, właśnie takie jak te, w które włożyliście dużo pieniędzy, chcecie się nimi cieszyć, pokazywać, nosić je z dumą i godnością, to mam dla Was radę, na ten jeden miesiąc, przełom czerwca, lipca, dajcie tym perfumom odpocząć, trochę zaoszczędzicie, kupcie sobie coś innego. Generalnie w Polsce świeże tak zwane perfumy, tak zwane aromatyczne konkretnie, to jest taka poprawna nazwa, nie są popularne, nie są znane w innych krajach Europy, są bardzo popularne, na przykład w Holandii. Jak zajrzycie na rankingi perfumowe tam, a u nas, no to jest właśnie ta różnica. Dlatego powoli oswajajcie ten akord. Jak go oswajać powoli? No, nie wydając dużo pieniędzy. Szukacie perfum, które są niebieskie. Niebieski nie oznacza turkusowy, to już tak a propos kolorów, a na przykład to. No to już widzicie, to jest taki przełom zielonego i turkusowego, no to jest wyrazista woń. Czy taki ciemny granat, one mogą być niebezpieczne. No czarne to w ogóle odpadają, ale o tych perfumach już mówiłam, one za chwileczkę wrócą. Także ja Wam dzisiaj zdradzę taki sekret. Generalnie film adresowany do panów, ale czemu nie panie? Panie też mogą kupować swoim panom perfumy, na przykład niedrogo. Oj, 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 ja tu jestem wyposażona, słuchajcie, mądre książki. I sami Państwo odkryjecie, że są wonie, które też są niezłe. Tak, my je znamy, tak, one są oczywiste, bo to jest akord aromatyczny. On jest popularny, znany, stary jak świat. Jeśli ciągle szukacie czegoś nowego, okej, Wasza sprawa, ale na przełomie czerwca i lipca postawcie na coś sprawdzonego. To się sprawdzi, co Wam nie zrujnuje relacji z otoczeniem, samych Was nie wymęczy. I przyznam szczerze, nie mam za wiele takich perfum w swoim zestawie, no, bo chociaż coś tam znajdę, bo to nie mogę powiedzieć, nie. To jest taki niebieski. Słuchajcie, szukamy takiego niebieskiego. I zaraz będzie coś więcej o tym. Także chociażby proste fa, czy nawet jak pójdziecie do Biedronki i nawet znajdziecie Old Spice'a, to on ma taki napis, ma różne odmiany tego Old Spice'a. No to na przykład jest White Water z niebieskim, takim, no takim modułem z napisem nowym. Nie bierzemy oryginal, tylko właśnie te nowsze edycje. Także nawet one będą pasowały. Byle było odniesienie do tegoż właśnie motywu. No co tam ja jeszcze mam? No ja Wam mogę polecić o takie bardzo piękne, rześkie perfumy. Może jeszcze przegląd większy innym razem. Też one są, właśnie w Polsce nie cieszą się powodzeniem i one naprawdę były w dobrej cenie. Bardzo dobra marka. Także szukacie tego typu kompozycji i znajdziecie. I teraz tak, na takim prostym przykładzie byłam w Rossmanie i weszłam do tego Rossmana i przetestowałam po prostu to pierwsze z brzegu, co się nas rzucało. Także zaraz po prostu metodą zdjęć jest na moim kanale na krótki film właśnie przegląd tych perfum z Rossmana. Tam jeszcze w tej chwili jest promocja. Także wejdziecie i coś znajdziecie. Teraz na co chcę Wam zwrócić uwagę?
na to mianowicie, że sam producent tychże perfum takich, ja mówię na nie niebieskich, sam wskazuje Wam, co tam w nich jest. No słuchajcie, S. Olivier So Pure, 55 zł. Przeceniony z 79. I teraz taka ciekawa rzecz, mianowicie wszystkie te perfumy niebieskawe, one mają właściwie podobną konstrukcję. Tam jest coś świeżego, no bo musi być, przy czym nie jest to świeżość cytrusowa, nie jest to świeżość jakaś taka grejpfrutowa, ona też jest niezła, ale to już w wodach kolońskich, to są perfumy aromatyczne. Najczęściej jest to świeżość z jabłka, czasem ananas, czasem mięta i jest to przełamane kardamonem, czasem lawendą, czyli wiecie, świeżość plus przyprawy, ale takie wytrawne. Ewentualnie zioła. I tu tak właśnie jest. Mamy zielone jabłko i już Wam powiem, czy to będzie tak. Zielone jabłko i kardamon. Podobną konstrukcję ma Blue Seduction Antonio Banderasa. Zaraz sprawdzę, jakie tam były ceny. No to też na pewno poniżej 100 zł. No tu chyba akurat nie ma promocji na Blue Seduction. Zaglądam na filmik, który zrobiłam. Następnie Eau de Iceberg Iceberga. No to tutaj mamy tak. Rabarbar zamiast tego jabłka i też kardamon. Ale też jest, później jest Granny Smith Apple. Woda, której tak właściwie nie ma wiele informacji o niej w internetach na fragrantice. Tom Taylor New Blue. Już sobie to znajdę tutaj, czy to będzie to. Nie, to będzie Beckham, już. No to tutaj mamy, jeszcze dajcie mi chwilkę, to będzie to, tak, New Blue. 58 zł przecenione z 84. Nuty wodne, no po prostu pewnie ozonowe nuty, po prostu ambra, drewno, piżmo. Czyli inna koncepcja, róża, też i fiołek. To pewnie będzie chodziło tutaj tak za wiele o składzie, nie dowiemy się, bo jak jest fiołek, to najprawdopodobniej chodzi o liście fiołka. Także też nuty wodne, plus taki kontrast po prostu z czymś, co się może aż tak bardzo wodne nie wydaje. Tom Taylor Cool Mind. Zwróciłam uwagę na flakon, bardzo mi się podoba. Dobrze to wygląda też. 58 zł za wodę. Kardamon mamy i jabłko, czyli klasyka. Nautica Voyage. To jest ciekawa linia, przebogata. Jest tam kilka kompozycji. W tej chwili są przecenione ze 129 na 89 zł. Widzę cztery kompozycje. Mi się podoba taka jedna. Zaraz Wam coś o niej więcej powiem. Nazywa się N83. Nie wiem, czy to nie jest limitowana edycja. Także sobie sprawdź. No i tu też mamy jabłko, z kolei mech dębowy. Nie widzę tutaj kardamonu, ale jest cedr na przykład. Cedr. Kardamon wybrzmiewa podobnie, tylko ma lekko słodkawą nutę. Także zaznajomcie się, zaprzyjaźnijcie się z rodziną perfum aromatycznych. Jabłko i kolendra, to jest kolendra, jest w perfumach Voyage Sport. Ja nawet nie wiem, czy ja tego nie mam. O, w tych. Pusty flakonik. Nautica Voyage. Następnie Max. I tu jest dużo ciekawych rzeczy związanych z Maxem. Bardzo Wam polecam tą markę, ponieważ Max ma wszystko, co powinien mieć sprzedawca perfum. Oni mają i w nazwie, i w grafice na opakowaniu zakodowaną prostą, czystą informację, co to za zapach. Tam są jakieś kropelki wody, albo taka góra lodowa, czyli kropelki wody to będzie ten splash, fresh splash, tak. I tutaj mamy imbir. Imbir właśnie też daje taki świeży, cytrynowy zapach. Jest bazylia, ziele angielskie. I są takie właśnie kropelki wody, wszystko granatowe. Także słuchajcie zaraz, jakie tam były ceny. Widzę, że po 55 zł generalnie są wody Mexa. Nie wiem, jak pozostałe, to One Ever. Tej akurat nie przewąchałam, bo miała jakieś żółte dodatki, więc pomyślałam sobie, że może, słuchajcie, 55 ten splash. Aha, i on jeszcze ma o tyle ciekawe rozwiązanie, że to są takie flakony prostokątne, po prostu idealne do kieszeni. Coś takiego, może nie tak obłe, on może mniej więcej takie, tylko małe. To za 55 zł myślę, że jest ok. I teraz tak, Mesks i teraz druga woda, Touch Ice, czyli dotknięcie lodu, czyli wiecie, nie jakieś zmrożenie, nie zimowe perfumy, tylko to są perfumy chłodzące. I tu mamy zielone jabłko, cedr, nuty wodne. I perfumy są drzewno-aromatyczne, także aromatyczne takie słowo wieloznaczne w perfumiarstwie oznacza coś na bazie ziół. Taki specyficzny akord. I nawet Adidas, słuchajcie, zrobił perfumy
które się nazywają Star. To chyba nawet jeszcze jest do tego jakaś limitowana edycja. Tu mamy różowy pieprz. Ja dużo o różowym pieprzu mówiłam. Jeszcze do różowego pieprzu wrócę, bo na koniec Wam pokażę taki obrazoburczy, moje obrazoburcze działania perfumowe. To na pewno będzie mocny, może nieco komiczny akcent na koniec filmu. Słuchajcie, co tam jeszcze? No Nike. Nike to jest marka hiszpańska. Wąchałam ten ich niebieski Nike, który się nazywa Ultra Blue. Nie wiem, czy to widzicie. O, to tak to wygląda. No, mięta. Jest właśnie ananas tutaj. Liście fiołka. Liście fiołka bardzo ładnie brzmią w męskich perfumach. Nuty morskie. Mehi Amber. Jaguar. Taki niebieski. On się Classic nazywa. Też się sprawdzi, ponieważ właśnie ma lawendę i jałowiec. To jest świetne połączenie. Chociaż troszeczkę nut wyrazistych, ale właśnie bardzo ładną pracę wykonuje też. Bazylia, imbir. No, po prostu nie ma się do czego doczepić. Kolejne perfumy, na które zwróciłam uwagę, są perfumy Victorio Lucchino. Numer 2. Frescor Extremo. I tu mamy jabłko i cedr. I ten motyw jabłko-cedr, właściwie on jest wymyślony, tak mi się wydaje, przez Oliviera Crespa w perfumach Light Blue. Tak a propos też blue. Damskich. No ale on tu jest eksploatowany z drugiej, jeszcze strony wcześniejsze, 98, to jest Boss butelkowany, ten szary, tam jest też motyw jabłka eksploatowany. Pomyślałam sobie, że powącham też niebieską czachę, to jest polistubin, no nie, ona tam ma refleksy waniliowe, ale już złota czacha była niezła. I teraz moich dwóch ulubieńców z Rossmana w tej kategorii, Guess Seductive Homme Blue, 2,12 rok, czyli już trochę na rynku. Niektórzy twierdzą, że jest podobny do Yves Saint Laurent Lanui. Tak. To jest męska edycja oczywiście perfum, ale tu jest kardamon, czarny pieprz, nuty morskie, geranium. Bardzo piękny i bardzo ciekawe perfumy. Nie było dobrej ceny na te perfumy. Może poczekajcie, ale mogą zniknąć, bo wiecie co tam jest? Infinite Aqua by David Beckham z 2021 roku. To jest taka linia jakby trochę przypominająca linię butikową. Tam jest bardzo ładny napis, że to jest długo utrzymujący się zapach, który pachnie jak wakacje nad wybrzeżem, morska bryza, drzewo cytrynowe, ale też podaje fragrantika, że nuty lawendy i figi. No, moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Czy klasyczny Davida Beckhama Blue też jest niezły? I teraz tak, no mają też świetne perfumy Route 66, które też można znaleźć właśnie w dobrej cenie, które są... Wybierajcie, tak jak mówię, niebieskie. Nie wiem, czemu jest eksploatowany ostatnio motyw perfum Bad Guy, Bad Boy. Też ma ten polis w ramach tej linii tych czach swojego Bad Guy'a. Nie, Bad Boy'a ma Karolina Herrera i ma Bad Guy. I teraz słuchajcie, jeszcze z moich, tak dosłownie cztery jeszcze. Jak szukacie dobrych, sprawdzonych, uniwersalnych perfum, to szukajcie moim zdaniem tych wśród tych średniopółkowych. Znakomite ma Yves Rocher, Comme Evidence, męska edycja. Niektórzy mówią, że pachnie jak Déclaration d'un Soir. To są wszystko perfumy bez nut słodkich. Tu jest róża, ale też jest kardamon. Czy błasaż, no to wiecie, to jakby turkusu trochę, ale no i tutaj nie ma tego słynnego combo jabłko-kardamon, bo to jest drzewo gwajakowe. Wokół tego jest zbudowana opowieść i szałwi, ale już Lanvin L'Homme testowałam wczoraj. No nic się do tych perfum, no nie można się doczepić. No naprawdę wyglądają dobrze. Tutaj właśnie już mamy. Perfumy zrobił wybitny perfumierz. Alberto Morillas, lawenda, mięta, kardamon. Czyli kardamon musi być. Czy inna z kolei marka średniopółkowa, Oriflame, Nordic Waters. Pokazywałam ostatnio damskie. Nie wiem, czy one są jeszcze w sprzedaży. Chociaż nie, 2,22 mogą być. To jest naprawdę coś bardzo, bardzo rzyzkiego. Także polecam. Także kochani, macie w czym wybierać, nawet znajdziecie w Biedronce. Nie muszą to być po prostu wody kolońskie, takie w starym stylu, ale przekonajcie się, że one w lecie pachną wybornie. Wcale nie musicie na nie narzekać, utyskiwać. Po prostu powąchajcie, to się zdziwicie. To też jest woda kolońska nasza polska. Też się sprawdzą, one byłyby najlepsze, ale jak macie jakieś tam awersje, bo trochę Wam pobrzmiewają retro, to powiem tak.
Nie przekreślajcie wód kolamskich, bo słuchajcie, one wracają. Jest nawet cała książka. Napisał ją m.in. Jean-Claude Elena o wodach kolońskich. I on w tej książce mówi, że istnieją coś takiego jak neowody kolońskie Bułgarii. No to, ale to już może na motywy, jeśli chodzi o wodę kolońską, to jest motyw na osobny film. W każdym razie tak, jak będziecie szukać czegoś niebieskiego, słuchajcie, ja zrobiłam teraz na koniec coś takiego bardzo szalonego, taki eksperyment. To nawet, bo to jest taki płyn po goleniu, nawet z tego można zrobić, jak już bardzo chcecie przyoszczędzić perfumy. Ja zrobiłam eksperymenty, 4, kochani. Odlałam sobie do różnych próbeczek, jakby ten akord Wam przeszkadzał. Połączcie perfumy z perfumami i zobaczcie, co Wam z tego wyjdzie. Pomieszałam, zrobiły się mętne niestety. Wymieszałam tak, z perfumami bardzo wyrazistymi, tymi dam troszeczkę, 2 psiki na taką fiolkę i wyszły ciekawe perfumy. Już nie są takim prostym memo, chociaż nie wiem, czy by się nadawały do rozpylania na ubrania, chyba nie. Dodałam też olejki eteryczne, dodałam lawendę, własny olejek, no troszkę zdominowałam, może dałam za dużo. Także bawcie się perfumami, eksperymentujcie, ale zróbcie sobie taki szkielet z perfum właśnie bardzo neutralnych, świeżych, rzeźkich. Różowy pieprz jest niezły. W pierwszej chwili nie pachniał dobrze, a potem on sprawił, że to skino stało się czymś bardzo ciekawym, wielowymiarowym, a jeszcze lepszy efekt dało połączenie skino z damskimi perfumami. Good Girl, to jest odpowiednik Good Girl Caroline Herrera. Także jak bardzo, bardzo macie wielki opór przed pewną powtarzalnością się nut aromatycznych, drzewnoaromatycznych, to po prostu pobawcie się tym, ale mówię, nie wlewajcie do całego flakonu, bo potem tego nie zużyjecie. Jakaś fiolka to też można zabrać ze sobą do kieszeni. Ale przede wszystkim po prostu odstawcie te słodziaki na ten 1 miesiąc. Bardzo proszę, bo nie pachną teraz dobrze. Nie pachną w połączeniu, wszyscy się pocimy dookoła, po prostu zapach jest, po prostu no jest takie powiedzenie, że siekierę można w powietrzu powiesić, więc taka duchota, więc jeszcze nie dorzucajcie do tego tych swoich perfum trudnych, wyrazistych, bo Polacy lubią takie, a będzie to dla Was okazja, żeby się zapoznać z tymi perfumami bardziej nowoczesnymi i powiedzmy, no, ja się nie boję tego słowa, a pewnie się wiele osób obrazi, europejskimi po prostu. No, tak, my ciągle mentalnie tkwimy chyba, wydaje mi się, właśnie w tym takim perfumiarstwie no wschodnim po prostu, wyrazistym, bizantyjskim. Także na lato proszę to zostawić i sięgamy po coś sprawdzonego, tak, nie, może nawet banalnego, ale wierzcie, na każdym człowieku perfumy pachną trochę inaczej. Dajcie im czas, niech one się rozejdą, niech się połączą z tym zapachem z otoczenia, nie tylko z waszym. I sami się zdziwicie, że odkryjecie perfumy aromatyczne, właśnie takie, powiedzmy, mówiąc bardzo roboczo, w niebieskich flakonach, czy niebieskawe. Wszystkiego pachnącego, jeśli uraziłam, to bardzo przepraszam. To był tylko walor edukacyjny, dominującym walorem. Wszystkiego pachnącego, pa, pa.